co pan powie na temat sytuacji hokeja tarpińskiego? No niestety ciężka jest. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji. No, niestety nie udało się utrzymać. I wiadomo, że w tej chwili trzeba usiąść i na spokojnie rozważyć tą sytuację, po pierwsze, po drugie, znaleźć możliwość jak najszybszego powrotu do Ekstraligi. Są już jakieś koncepcje? Wiem, że dzisiaj jest spotkanie zarządu, na które zostałem zaproszony i będziemy chcę posłuchać, jakie wizje ma klub. Natomiast już pewne przemyślenia mamy, ale myślę, że jeszcze chwilę o nich najpierw posłuchamy to, co klub nam chce zaproponować, jakie wnioski wyciągną. Ale jest pan w stanie zaufać jeszcze zarządowi TKH? Znaczy myślę, że można zaufać zarządowi TKH, aczkolwiek na pewno na określonych warunkach. No, trzeba wyciągnąć przede wszystkim wnioski z tego, co się stało, z tego, czy wszystkie strony, czyli i zawodnicy, i trener, i działacze zrobili wszystko, aby rzeczywiście tą ligę Ekstraligę utrzymać. Może się okazać, że niestety nie zrobili wszystkiego. Jeśli wszystko będzie wskazywało na to, że tak nie jest, no to będzie trzeba szukać jakichś tam zmian. Jeśli natomiast będą stale w stanie udowodnić nam, że mają jakiś program, mają jakąś wizję, rozmawiać możemy, no przecież to nie o to chodzi, żeby przekreślać wszystko, co było do tej pory, wręcz na odwrót trzeba wyciągnąć przede wszystkim wnioski. Panie doktorze, to nie jest wydarzenie, które nagle na nas padło. Tak naprawdę to już się szykowało to od roku, półtorej. Ten regres, kryzys bardzo głęboki, w zasadzie może nie od razu bardzo głęboki, ale bardzo szybko się pogłębiał i stale się pogłębiał, bez jakiejś tam poprawy. I czy tutaj można się spodziewać, że ci ludzie, którzy doprowadzili do takiego stanu dyscypliny, będą w stanie ten jej kondycję poprawić? To jest prawda, że było widać symptomy tego, że nie jest dobrze na pewno w klubie. No ale kto nie jak władze klubu i trener te decyzje musieli podejmować i podejmowali. Ani prezydent, ani jakakolwiek instytucja czy sponsor nie jest ani nie zna się na tym wprost, ani nie jest ładny zmieniać decyzji zarządu. To, czy klub podejmował takie czy inne decyzje, jest to jego suwerenna sprawa i wnikać nam w to na pewno nie wolno, bo tak to byśmy zaczęli sterować za biurek innymi klubami. Myślę, że to na pewno dobrze by nie... Ale w przypadku TKH jesteście największym sponsorem. Macie większe prawa niż w innych klubach. Owszem, jesteśmy największym sponsorem i dlatego, jak pan zauważył, dnia drugiego po tej sytuacji już się spotykamy i chcemy wysłuchać, dlaczego tak się stało, jakie są przede wszystkim powody i co dalej, bo to, że się stało, no trudno teraz rozdzierać ład, myślę, że nie ma sensu, natomiast trzeba po prostu szukać rozwiązania i to jak najszybciej, tak aby to, co jest jeszcze, jakoś uratować i żeby całkowicie nie rozsypał się klub, żeby nie rozbiegli się zawodnicy, aczkolwiek na pewno rozmowy z zawodnikami będą całkiem innego pułapu. A możemy powiedzieć kibicom, że hokej w Toruniu nie upadnie, będzie jeszcze istniał, czy w tej chwili nie? Ja myślę, że na pewno takiego pytania nie można kierować wprost do miasta. Miasto, myślę, wykazało w ostatnich latach tak dużą inicjatywę i wolę współpracy i chęć pomocy toruńskiemu hokejowi poprzez chociażby stworzenie bazy. Wszyscy twierdzą, że jest to najlepsza baza w Polsce. Dwa, wysokości środków przekazywanych na ten klub. W związku z tym to pytanie przede wszystkim powinno być skierowane do działaczy. Tych, którzy są i tych osób, które chcą ewentualnie hokejowi pomóc. No i do sponsorów, żeby broń Boże się nie odwrócili od klubu i w sytuacji tej złej, skoro jest się z klubem na dobre i na złe, no to teraz tej złej pomocy i na pewno nie odwrócić. Dobra.